siedziałem w ciemnym lochu, w rozpaczy pogrążony. Nie było już nadziei i wiedziałem, że to koniec. Skulony w kącie celi czekałem na strażników. Słyszałem, jak za murem tłum krzyczał: ukrzyżuj go. Wtem drzwi się otworzyły, na progu stanął strażnik. Zawołał: Barabaszu, opuścić cele czas. Krzyknąłem: nie, ja nie chcę, nie zabijajcie mnie. Zlitujcie się nade mną, tak boję śmierci się. Zabrano mnie na zewnątrz, gdzie krzyczał ludzi tłum. I wtedy go ujrzałem, każdy na niego pluł. Spojrzałem w jego oczy, nasz wzrok skrzyżował się. I nagle zrozumiałem, to on poniesie śmierć. Ja, zbrodniarz i złoczyńca, dostałem łaski dar, bo on wziął moje winy i za nie umarł tam. Ta czysta, święta miłość zmieniła serce me. Z wdzięcznością wielbię Pana, co uratował mnie. Chcę chwalić mego Zbawcę, swym życiem służyć Mu. To Jezus, mój Zbawiciel, mojego życia Król. Chcę chwalić mego Zbawcę, swym życiem służyć Mu. To Jezus, mój Zbawiciel, mojego życia Król.